wzroku widowni. Teraz odbędzie się rozmowa z naszymi gośćmi, byłymi naczelnikami. Spróbujemy te same wątki i tematy omówić z perspektywy właśnie naczelnictwa głównej kwatery. Zapraszam. No, drodzy druhowie, no kusi mnie zadanie kilku pytań, ale wiem, że chcecie najpierw sami trochę podsumować i powiedzieć się o swoich odczuciach po wysłuchaniu tych mów i wstępów. Czy to prawda? Tak? Idziemy w tą stronę? Pójdziemy chyba. Który z druhów chciałby pierwszy zagłębić? Ryszard powiedział, że ja. Dobrze. Więc jak mnie komendant Chorągwi zaskoczył, a zaskoczenie komendanta Chorągwi to także dla byłego instruktora jest zawsze zobowiązanie, zaproszeniem na tą konferencję, to oczywiście jako historyk z wykształcenia, zawsze korzystający z notatek, sięgnąłem do źródeł, zobaczyłem, czym jest ta metoda. Ona podobno zawiera się w stwierdzeniu, że do wspaniałych ludzi powinni mówić równie wspaniali, bądź ci, którzy mają coś do powiedzenia. Co do wspaniałych ludzi, przekonałem się dzisiaj, bo nie planowałem, a robiłem notatki, bo to była żywa prawda o związku. I za to wam dziękuję. Pomysł przedni, drugi komendancie, nie wiem, czy druga, czy drugi dali, ale świetny pomysł. Odwaliliście kawał potrzebnej roboty. I to mówi gość, który dzisiaj, no nie przymierzałem, że komendant jest najmłodszy, ale Ryszardowi przypnę łatkę, może mówić z pozycji dinozaura harcerskiego. Dlaczego? Wyliczyłem sobie dzisiaj przez 23 lata, między 68 a 91 rokiem, byłem aktywnym członkiem organizacji. Od takiego szczeniaka, piątoklasisty, którego w podstawówce wspaniały drużynowy, a wtedy student Politechniki Rzeszowskiej, to się nazywało wtedy Wyższa Szkoła Inżynierska, wciągnął do ruchu, myśmy biegali, skakali, zdobywali sprawności i tym podobne cuda. Pierwszy obóz w Wuściu Gorlickim, patent przybocznego drużyn zuchowych. Odezwał się w tym roku, po 50 paru latach, jako inżynier, gdzieś jest sprzedawcą w jakiejś zachodniej firmie. A później była szkoła średnia, ten KSPS, który się dzisiaj niektórym nie podoba, a dla mnie to była młodość. Dziewczyny, obozy, widowo, operacja Bieszczady 40. A później były studia, jak to ktoś dzisiaj mówił o ruchu akademików. W studenckim kręgu instruktorskim na Uniwersytecie Jagiellońskim byłem szefem, bo tam się skupiali głównie przyjezdni, bo miejscowe krakusy nie chciały za bardzo importu idei. Z zewnątrz wiadomo, że krakowskie harcerstwo jest najważniejsze, było przed lwowskim, było przed małkowskim w ogóle. No. A później był Hufiec Wiejski, gdzieś za Myślenicami. Zawieziono mnie tam żukiem na pacę. Etat nauczycielski i dzieci, które, zdziwicie się, w 81 roku, w 82 roku, przed stanem wojennym, po stanie wojennym, pierwszy raz 30 km za Krakowem jechały nad morze na obóz harcerski. Jeden z najlepszych drogi krakowskiej, nie chwaląc. Ale dla których największą atrakcją było rozpoczęcie tej podróży. Do Krakowa jeździły autobusem, a później na stacji Kraków-Płaszów widziały pociąg. Pierwszy raz w życiu dzieci widziały pociąg. I powiem tak, a później był powrót do Rzeszowa, bo takie możliwości. Komendant Chorągwi Rzeszowskiej. A później wbrew woli politycznej, bo tak, związek podlegał oddziaływaniom politycznym, jak to mówię, nieboszczki partii. Zostałem wybrany spośród 5 kandydatów. Wbrew woli decydentów, naczelnikiem Związku Harcerstwa Polskiego. Miałem plany na kilka lat, chciałem się zapisać w historię. Może się jej zapisałem, ale tylko 2 lata.
bo odniosę to do faktu, że tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Mając świetlane perspektywy, także w czasie przełomu, 89, 90 rok, Polska się zmieniała. Ówcześni opozycjoniści, którzy później tworzyli krajowe komitety, ZHP 18, ZHR-y, piliśmy razem kawę i mówili: Krzysztof, nic do ciebie nie mamy, tylko nas prowadź do głównej kwatery, ty możesz zostać naczelnikiem, ty jesteś okej. Ja miałem krótką odpowiedź. Kazek, Kazimierz Wiatr, jest taka postać w historii. Proszę bardzo, tylko demokratycznie niech cię wybiorą w Chówcu, w Chorągwi i na Zjeździe. I nic więcej. I później na Zjeździe Bydgoskim, nadzwyczajnym, trochę pod presją władz państwowych i w porozumieniu z nimi, zrezygnowałem z funkcji, chociaż gdybym wtedy chciał dalej pełnić tą służbę, to pewnie bym nie wybrał. Zrezygnowałem także ze bycia czynnym instruktorem związku. Nie dlatego, że nie chciałem. Harcerstwo było moją szczeniacką, licealną, studencką i w dorosłym życiu miłością. Tylko dlatego, że tak byłoby lepiej dla związku. Zrealizowałem jedną z tez, chyba komendant Chówca z Mielca o tym mówił. Nie wiem, czy wychowałem, na pewno nie wychowałem do końca, ale pomogłem, żeby następcą został człowiek, co do którego miałem gwarancję, że poprowadzi związek w trudnym czasie właściwą drogą. Harcmistrz Ryszard Pacławski. I trzy rzeczy jeszcze, by nie przedłużać w komendancie, ale to warto o tym powiedzieć. Ja niosę na sobie brzemię historii, wielokrotnych dyskusji z druhem Orszą. Tak, legendą, o której zawsze powinniśmy pamiętać. Tak, szaroszeregowcem z krwi i kości, który przeszedł najtrudniejszą próbę. I człowiekiem, który bardzo źle się zapisał w dziejach ruchu harcerskiego, doprowadzając de facto do jego podziału i wielokrotnie zmieniając stanowisko. To ja miałem tą presję, bo to była presja ze związku, żywej, kilkusettysięcznej organizacji, wtedy ponad milionowej. Wszyscy się wtedy chcieli spotykać z Wałęsą. I to bracia Kaczyńscy przygotowywali to spotkanie półgodzinne. Byłem między jakimś ministrem spraw zagranicznych, a jakąś delegacją spółdzielców z Podhala bodajże. Ale byłem. To mnie marszałek Kozakiewicz odwołał z obrad Sejmu po to, żeby spotkać się z prymasem Glempem. To już jest dzisiaj historia. Ale dla związku wtedy bardzo, bardzo istotna. Dlaczego o tym mówię? Bo kiedy zawarłem deal, tak to się mówi, z ówczesnym Ministerstwem Edukacji, tak ja odejdę, chociaż nie czuję się winny. Jeśli moją winą jest to coś, to ja biorę tą winę na siebie, bo to była obrona tego związku. Przed zakusami także jego likwidacji. O tym się nie mówi, ale niektórzy mieli wolę zlikwidować naszą organizację. I później przez 30 lat, nieważne, czy ówczesna organizacja miała na to ochotę, czy nie, w każdym bądź razie niektórzy z ulgą przyjęli moje odejście. Byłem gdzieś na obrzeżach ruchu. Co można robić na obrzeżach? Pisać książki. Z czego? Z historii harcerstwa. Płacić 1% podatku, zachęcać do innych. Iść do komendantki Chorągwi na kawę i proponować pewne rozwiązania. Czy się je kupi, czy nie. Ale serce gdzieś pozostało. No i chwała duchowi bezdzietnemu, że wyciągnął mnie prawie z zagrobu, zmusił do pracy w unijnym projekcie. A później jeszcze są takie zdjęcia w mundurze. To nie był mój mundur, tylko pożyczony od komendanta ówczesnej tarnobrzeskiej Chorągwi ZHP, bo mój mundur jest w Muzeum Harcerstwa. Mam nadzieję, że wisi. I już kończąc. Nie ma sprzeczności w tym, co mówicie. Ruch i organizacja nie mogą bez siebie istnieć. Jako historyk, który spędził sporo czasu nad genezą harcerstwa w wymiarze regionalnym, śmiem twierdzić, że to było tak, bo niektórzy mówili, że najpierw był długo ruch, a dopiero później organizacja. Małkowski zainspirował się ruchem skautowym, genialnie przełożył go, dodając polskie elementy, na harcerstwo i był tytanem pracy, żeby zrobić z tego organizację. Jak popatrzycie na jego
październik, listopad 1911 roku potrafił być w dwóch miejscowościach dziennie. I znalazł kapitalny sposób. Z ruchu sokolskiego brał nadbudowę, opiekunów, wsparcie, a drużyny powstawały jak grzyby po deszczu. I później również harcerstwo przechodziło swoje wzloty i upadki, ale zawsze, gdy trzymało się metody, gdy dawało osobisty przykład, to w czasach trudnych zawsze się sprawdzało. Tak było również po wojnie. Ktoś dokonał, to już historycznie, drugi komendancie, skrótu myślowego, że do 1948 było ok, a później dopiero po 80 latach. Nieprawda. Miliony dzieci, młodzieży, instruktorów przeszły przez lata powojenne. Ojciec tu na zdjęciu będącej naszej nestorki druhny Zosi Nowakowskiej, przedwojenny chówcowy, chówca Huculskiego z Czortkowa, był pierwszym powojennym komendantem rzeszowskiej chorągwi harcerzy i pierwszym przewodniczącym tymczasowej rady, takim druhem susłem przed laty. To był rok 1944, kiedy front ustawił się na Wisłoce, gdzie Dębica jeszcze była po części pod okupacją. Także w potępianych latach 60. i 70. tysiące instruktorów, tysiące dzieci i młodzieży przechodziły przez organizację. Gdybym wtedy nie trafił na wspaniałego drużynowego, to pewnie ta historia z harcerstwem, które najpierw mnie osobiście dało ogromnie dużo, a później jako instruktor, mniej czy bardziej udolny sposób, mogłem oddać to innym pełniąc służbę, to pewnie tego by nie było. Ja skończyłem swoją czynną służbę w 91 roku, z początkiem roku. Ale umiejętności, które wyniosłem z harcerstwa, wartości, o której dzisiaj mówiliście, pozwoliły mi później w biznesie mówić do tysiąca ludzi bez problemów. Gdy wchodziłem do harcerstwa jako zakompleksiony chłopak, który przed klasą nie potrafił stanąć. Pracować w zagranicznych, wielkich korporacjach, zarabiać duże pieniądze i ciągle pozostać sobą. To już ostatnie stwierdzenie. Nie bójcie się, jeśli myślicie, mówi wam tak serce i rozum, inaczej niż gremia, które mówią do was, bronić swojego stanowiska. To jest trudniejsza droga, ale mnie ona doskonale pozwoliła przejść przez życie, a dzisiaj być na obrzeżach ruchu, ale z sympatią do druha komendanta. Skończyłem z tym. Dziękuję, druhowie. Czy druh coś? To jest wypowiedź płomienna. Płomienne wystąpienie. Trzy kawy. Panie Krzysztof się naprawdę solidnie przygotowywał do tego wystąpienia, jak tutaj widziałem siedząc obok intensywnie i solidnie wszystko stara się także zanotować z waszych wystąpień. Ja krótko tylko myślę tak. Po pierwsze, że to spotkanie jest taką swoistą odpowiedzią na pytanie, kto jest właścicielem ZHP. I znakomity pomysł tej konferencji pomaga udzielić odpowiedzi na to pytanie. Kto jest właścicielem ZHP? No my. Znaczy my, bardziej wy niż my. Ale ci, którzy są dzisiaj ZHP, ci, którzy byli w harcerstwie przed nami i ci, którzy przyjdą po nas, po was. I myślę, że taki sposób myślenia powinien funkcjonować wtedy, kiedy mówimy i o organizacji, mówimy o Związku Harcerstwa Polskiego, kiedy mówimy o naszej odpowiedzialności za kształt ruchu harcerskiego, bo ja ruch harcerski odbieram czy postrzegam bardziej jako ruch kilku organizacji harcerskich, które są zarejestrowane i funkcjonują, natomiast na określenie tego całego życia wewnętrznego, tego, który się toczy jakby wokół harcerstwa, animowanego w różny sposób przez osoby związane z harcerstwem, używałbym nazwy po prostu harcerstwa. To jest mylące trochę rucha, a czasem, jak jeżeli widzę, że został jakby no, w cudzysłowie zaproszony do tego, żeby być patronem pojęcia ruch Stanisław Broniewski-Orsza, to mam jeszcze więcej wątpliwości. Dlaczego? Myślę, że tak bardziej konkretnie też można powiedzieć. Otóż druh Orsza to legenda szarych szeregów. Odegrał kapitalną rolę w okresie
okupacji. Był przecież naczelnikiem Czarnych Szeregów, był co akcji pod Arsenalem. On czekał na rozkaz, takie są warunki konspiracji. Tak jak się czeka na, jak się wtedy punktualnością, jak wtedy punktualnością można było doprowadzić do powodzenia akcji, albo kiedy brakiem punktualności można było wybrać do śmierci swoich koleżanek i kolegów, bo ktoś zamiast o 17 do drzwi umówionego, miejsca umówionego spotkania zastukał 17 po, otworzony było, a to się okazało, że to już nie ci, na których czekamy, prawda? Więc odegrał kapitalną rolę. Pewnie także później, kiedy w latach już bardziej współczesnym w okresie PRL-u był takim symbolem jakby ciągłości harcerstwa, to na pewno. Natomiast był tragiczną postacią, to nie cytuję siebie, to znaczy to nie jestem autorem tego określenia, był tragiczną postacią współczesnej historii harcerstwa. Najpierw podpisał się pod listą członków założycieli ZHR-u. Później wystąpił z ZHR-u, został przewodniczącym Komitetu Odrodzenia ZHP, uważając, że ta organizacja jednak powinna być w całości powiedzmy przejęta jako ta najważniejsza i podstawowa, to najważniejsze i podstawowe stowarzyszenie harcerskie. Później, kiedy już minął ten etap, ZHP się na tyle zmieniło, że należało wrócić do rozmowy o jedności harcerstwa, założył takie stowarzyszenie formalne, Ruch na Rzecz Jedności Harcerstwa, w którym byli biskupi, w święty prezydent Ryszard Kaczorowski i inni, taki Ruch na Rzecz Jedności Harcerstwa. Ale już go nikt nie chciał słuchać. Znaczy, on apelował do ZHR-u głównie, do tych, którzy odeszli z ZHP, bądźcie w innej organizacji. Jego już nie słuchano. Ostatnie lata jego życia to czas takiego bardzo takiego, powiedzmy, dużej aktywności w relacjach z ZHP. Miałem okazję kilkanaście, jak nie tylko 10 razy z nim rozmawiać. I on, i to trzeba wiedzieć, on był świadomy tego, że popełnił błąd. Kiedyś go odwiedzałem, leżał ciężko chory na łóżku, myślał, być może, że to jest jedno z naszych ostatnich spotkań, albo ostatnie. Mówił mi, druhu naczelniku, ja wiem, że ja popełniłem błąd. Ja bym tak trochę uspokajałem, że kto wtedy mógł wiedzieć, że to błąd, no, tak się mówi każdemu, ale w każdym razie to błąd był, na pewno. I nie przywołujcie, proszę bardzo, druga Osze, jako tego, to jeszcze jedna kwestia, jako tego, który może być patronem takiego myślenia ruchu organizacja. No to naczelnik zawsze, był naczelnikiem Szarych Szeregów, był komendantem dużej akcji, w okresie późniejszym wspierał najpierw jedną organizację nowo powstała, a potem wspierał ZHP, osobiście mnie, w tym, żeby organizacja osiągała sukces i żeby się rozwijała. Nie będę tego kontynuował, ale w każdym razie to jest na pewno na długą odpowiedź. Mówiłem o tym, że jesteśmy jakby wszyscy tutaj obecni, nieobecni, ci, którzy już nie przyjdą. Faktycznie dzisiaj opowiadałam, niedaleko na Białej Górze, w 24 roku bodajże, był schacerek, który prowadziła między innymi Ewa Grodecka, a tam w tamtą stronę, gdzie jest dzielnica Ochowce, w 13 roku odbywał się jeden z pierwszych kursów skautowych, 12 roku, przepraszam, jeden z pierwszych kursów skautowych, w którym udział brał Andrzej Wałkowski, Tadeusz Sturmiło, ksiądz Jutosławski, autor zresztą Krzyża Harcerskiego i grupa skautów. Więc oni są właścicielami, ci, którzy po nich przyszli, czyli my i ci, którzy przyjdą. Ja się też tak trochę czuję, dlatego że ja w harcerstwie byłem od zawsze, byłem w gromadzie zuchowej Wyrwi Dęby, grupa Mariana Szrabowiata, byłem zastępowym, do dzisiaj pamiętam, jak ten sznur miał duże wyglądał w lustrze, kiedy się wystroiłem na kolejną zbiórkę, na którą szedłem już jako zastępowy. I tak dalej, i tak dalej. Byłem komendantem Kówca Saloskiego przez 7 lat, więc miałem taką perspektywę spojrzenia, jak również przewodniczący kręgu studenckiego, tylko że w Rzeszowie. Uśmiech zresztą słynny, znany tym, którzy w Rzeszowie pracowali, a potem zostałem naczelnikiem ZHP, byłem 10 lat. I trzeba jakby, mając takie doświadczenie, trzeba patrzeć, musi się patrzeć na organizację jako całość, musi się widzieć jakby jej miejsce
całym wymiarze społecznym i trzeba widzieć ją jako tą, która no, musi się, chciałoby się, żeby się rozwijała. Ja nie chcę wywoływać duchów, nie chcę formułować stwierdzeń, które mogłyby być za daleko idące, ale spotykam się z tym ciągle. Wczoraj rozmawiałem z jednym z zacnych profesorów, który był długo wiceprzewodniczącym ZHP, potem przewodniczącym ZHP. Co jakiś czas się spotykam z osobami, w tym z naczelnikiem Krzysztofem i oni mówią, że po prostu źle się dzieje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie ZHP, że ZHP to jest organizacja, która jakby traci swoje miejsce, swoją pozycję nie tylko wśród młodzieży, ale w ogóle w społeczeństwie. Owszem, etos harcerski jest mocny, bo on jest niezależny od czasu, w jakim żyjemy i z tego etosu my ciągle czerpiemy, ale zobaczcie, jest 80 tysięcy w tej chwili podobno, to trochę epidemia zawiniła, w moim czasie było tylko 300 tysięcy, harcerzy w ZHP, w pozostałych organizacjach jeszcze kilkanaście. Na marginesie zawieszaków przybyło w okresie pandemii 20%. I jaki my mamy wpływ na wychowanie, jaka organizacja może mieć wpływ na wychowanie dzieci i młodzieży, będąc ułamkiem procenta dzieci i młodzieży szkolnej, już nie mówiąc o jakiejś takiej aktywności, która byłaby postrzegana przez nasze otoczenie. Betlejemskie Światło Pokoju pozwala na to, żeby raz w roku się solidnie pokazać, potem może jeszcze dwie, trzy inne okazje i to wszystko. Natomiast dzisiaj też przy prezentacji tego kolejnego zespołu mówiono o tym, że są dwa kupce, gdzie jakby formalni kupce już nie powinny istnieć, a są środowiska, zresztą oceniane jako jedne z aktywniejszych w Chorągwi Podkarpackiej, gdzie nie można od dwóch lat założyć gromady zupowej, bo nie ma komu jej poprowadzić. Więc jest mnóstwo wyzwań, ale taka sytuacja malejącej ilości członków, takiego mniejszego, słabszego utożsamiania się młodych ludzi, którzy są w harcerstwie z organizacją, małej ilości przeżyć, które łączą, takich niezrozumiałych sporów, takich sytuacji, w których jakieś grono osób, być może nie rozumiejących dokładnie, dlaczego tak jest, odchodzi z organizacji. Tak, najczęściej takich, którzy no, mogliby jeszcze długie lata bardzo aktywnie w tej organizacji być. Aleksander Kamiński, wymieniając takie zdarzenia, a jeszcze szereg innych, też wzory takich lepiej przygotowujących się w konferencji, zabrałem książkę ze sobą, analiza teoretyczna Polskiego Związku Młodzieży Aleksandra Kamińskiego. On by to określił nazwą wygasanie ZHP, czy wygaszanie ZHP. Znaczy, ja nie mówię tego przypadkiem, znaczy długo się zawsze zastanawiałem i zastanawiam nad użyciem sformułowań takich zbyt mocnych w harcerstwie, zresztą ci, którzy mnie znają, mogą mi nawet zarzut z tego czynić, że właśnie no, starałem się być taki bardzo spolegliwy, otwarty i widzieć w drugim człowieku przede wszystkim dobro, nawet jeżeli to się dzieje moim kosztem. Ale to jest wielka odpowiedzialność. Mówię o tym dlatego, że jesteście na konferencji harcmistrzowskiej, więc macie odpowiedzialność już nie tylko za swoją drużynę, Chłówiec czy za Chorągiew, ale też w części za związek. Mówię o tym także dlatego, że zbliża się zjazd organizacji i warto, korzystając zresztą tutaj z obecności harcmistrzowskiego, który jak widać, jak wiecie, jak ja wiem, jest nieprawdopodobnie otwartym człowiekiem, a znamy się 100 lat, może nie 100, połowę historii karcerstwa mniej więcej, to należy też rozmawiać. I to oczywiście bardzo miłe, że mogę siedzieć w tym miejscu i widzieć grono tak, zróżnicowanych pod każdym względem i kolorów, sznur, funkcji, sztandarów. Ust i to jest bardzo, bardzo miłe i budujące. Natomiast w takich rozmowach, kiedy już mówimy o całej organizacji, powinniśmy się też posługiwać faktami, żeby budować swoje opinie na podstawie faktów, bo jest taka różnica między opiniami a faktami, że każdy może mieć swoją opinię, ale nie każdy może mieć swoje fakty. I jeżeli już jakby odnosimy się do przeszłości harcerstwa, do historii harcerstwa, to
to warto jest odnosić się do tego, co rzeczywiście miało miejsce, a nie powielać jakby następnych mitów. Nie mówię tutaj tylko o życiu naczelnika Szarych Szeregów, którego skądinąd chcę dobrze wspominać. Dziękuję. Dziękuję również. W tej naszej dyskusji ja, przysłuchując się wypowiedziom, dostrzegłem bardzo dużo głosów, usłyszałem bardzo dużo głosów, które mocno wspierały ruch. Wyrażały się bardzo dobrze o ruchu i raczej takie, które organizacje stawiają w najlepszym jakby znaczeniu, to jako tą, która pomaga ruchowi. Ale też pojawiło się wiele takich haseł i zdań, które jednak wskazywały te mankamenty organizacji, które przeszkadzają nam w prowadzeniu zwykłej, normalnej pracy instruktorskiej, tej pracy wychowawczej. Tutaj był Dawid, powiedział, że póki to jest drużyna, a póki to jest prowadzenie drużyny, to są emocje, to jest zabawa, to jest żywioł. A jak zagłębiamy się w organizację, zaczynają się papierki. Te papierki są po prostu taką bolączką tworzenia struktur, tworzenia zasad, tworzenia stwarzania tego bezpieczeństwa formalnego, o którym mówił z kolei Duch Wojtek na końcu. To ostatnie wystąpienie Ducha Wojtka w zasadzie skonsumowało moje pytanie, co daje organizacja ruchowa, co ruch organizacji. On to wszystko tutaj powiedział w tym swojej ostatnim wystąpieniu. Ale mając tutaj dwóch byłych naczelników obok siebie, myślę, że to jest czas na to, żeby zadać pytania właśnie o to, jaki jest przepis w ogóle na wybranie jednej wspólnej drogi ruchu i organizacji. Jaki jest na to przepis? Tak jak tu widać, jaki przepis. Trzeba się zebrać, trzeba rozmawiać ze sobą, trzeba się szanować, trzeba się dzielić doświadczeniami. Trzeba się dzielić doświadczeniami wtedy, kiedy się dzielimy funkcjami. Trzeba się wzajemnie słuchać. I myślę, że wtedy łatwo jest formułować nowe pomysły, szukać nowych zadań, podejmować nowe wyzwania. Trzeba po prostu wiedzieć, dokąd chcemy iść. Bo jak nie wiemy, dokąd chcemy iść, to dojdziemy gdzieś, tylko nie będziemy wiedzieli nawet, dokąd chcieliśmy iść. I to tak, parafrazując trochę czyjąś wypowiedź kiedyś, można byłoby spuentować. Po prostu trzeba wspólnymi siłami, czując odpowiedzialność wspólną za całą organizację, nie tylko w tym moim lokalnym wymiarze, dzielić się obowiązkami, dzielić się doświadczeniem, korzystać z opinii innych i być organizacją, przewodniczący o tym dzisiaj wspomniał, wielopokoleniową, szanować to, co jest naszym, myślę, że jednym z największych kapitałów ZKP, to jest wielopokoleniowość. To jest to, że tutaj akurat Ruchna Nowakowska jest na zdjęciu tylko, ale jest sporo osób z tego najstarszego pokolenia, które mogą zaświadczyć swoją osobą wiele zdarzeń i uzasadnić wiele z tego, co organizacja podejmowała w przeszłości. Są tacy, którzy chętnie by dołączyli tutaj, ale chcę wypominać, bo to nie do adresu pana kandydata, ale jestem po raz pierwszy na konferencji harcmistrzowskiej w Chorągwi Podkarpackiej, czyli to w Chorągwi Podkarpackiej gdzieś od jakichś 15 lat, może 20. To mówię, to także ten przewodniczący rozmawialiśmy dzisiaj też. To także o takim poziomie krajowym, że kiedy często bardzo trawimy trochę to, co jest dorobkiem organizacji, bo ktoś przychodzi do związku,
wypełnia całą swoją osobą pracę środowiska, daje z siebie bardzo dużo, zdobywa znakomite doświadczenia, których nie zdobędzie się na żadnej uczelni, na żadnych studiach podyplomowych, a potem organizacja o nim zapomina, bo ktoś inny przejął władzę i są tutaj na pewno osoby, które doskonale wiedzą, że tak jest, prawda, że trzeba szanować tych, którzy odchodzą, tak jak ci, którzy pełnili funkcję, nadal w tym kręgu siedzą. Moja znakomita namiestniczka Zubowa, Lidia Mackiewicz, która mimo, że nie jest namiestniczką Zubową, to kocha Zuchy i wie, że jej rada i pomoc nadal są w jakimś stopniu, w jakimś zakresie w chówcu potrzebne. Ja sobie oczywiście bardzo cenię spotkania zarówno z tym Krzysztofem, jak i z tym Liśkiem, rozmowy na tematy instruktorskie, na tematy organizacji, one się nam od czasu do czasu zdarzają. Nawet ostatnio zaprosiłem prezydenta Parowi, przepraszam, zadzwoniłem, że jestem w Rzeszowie, czy możemy się spotkać, tylko on powiedział, że chętnie zaprosiłem druga komendanta na taki spóźniony popołudniowy lunch. Nawet druga komendant z karty powiedział mi, że chętnie by zjadł sałatkę, to ja zapomniałem do końca naszego spotkania, żeby zamówić tą sałatkę. To nie było najważniejsze na tym. Ale wróciłeś głodny. Dlatego, że ty nie chciałeś jeść. Dobrze, wróćmy do tematu konferencji. Dobry obiad. Zadałem Ci pytanie o to, jaki jest przepis na wybranie jednej drogi. Oczywiście bezsprzecznie to, co Krzysiek powiedział, chyba każdy czuje i wie, że jest to bardzo potrzebne i to jest chyba podstawa i początek tego szukania tej recepty właśnie na wspólny związek. To jest to, o czym Krzysiek z duchem Dariuszem na początku mówili. Temat braterstwa, temat chęci, temat otwarcia na drugą osobę, to jest punkt startu. Czy byłby coś dodał do tego, co jeszcze? Przepis? Co jeszcze tam jest potrzebne? Sokrates, przypomnę, że nie należał do harcerstwa ani do scoutingu, został zapamiętany przez historyków łacińskim stwierdzeniem, choć pewnie łaciny wtedy nie używał. Cywilizacja helleńska była pierwsza. Scio me nihil scire. Wiem, że nic nie wiem. Siedząc na beczce, chociaż może to Dygenes siedział. Gdybym to wiedział, jaki jest przepis, to bym wam powiedział. Ja mogę subiektywnie tylko parę prawd zauważyć, nie tak długo, jak w tym krótkim wstępie. Po pierwsze, nie ma jednej drogi. Jeśli jest ich wiele, to one mogą od czasu do czasu, jak rzeka, złączyć się w jeden nurt, ale gdzieś tam dalej się znowu rozleją. I to jest wartość harcerstwa. I tu powiem słowem, używam tego, byłem pod wrażeniem ówczesnej rozmowy z prymasem Glembem na Miodowej, acz czułem się tak trochę niezręcznie. Kiedy on mówił o tym, że harcerstwo ma ubogacać człowieka. Aby kogoś ubogacić, to nie może być jednej recepty. Pamiętajcie, i dogmat, że wszystko jest w historii, jest nieprawdziwy, i pokusa niektórych, że jest nam tak świetnie, że będziemy się samodoskonalić, zdobywać kolejne odznaki, kolejne stopnie, w swoim kręgu być coraz bardziej mistrzami harcerstwa, to też nie jest droga, acz można z niej czerpać. Albo powiedzenie, że organizacja jest bez znaczenia, bo ruch pójdzie do przodu. Jeśli ruch będzie bezładem, bez organizacji, to też nie przetrwa. O, może w poszczególnych środowiskach to będą enklawy coraz mniejsze, wsobne, nic z tego nie będzie. Trzeba wracać do korzeni, ale widząc istotę. Istotę ja tu widzę w Krystynie Chowaniec. Tak, my się często od lat znając lubimy, nie lubimy, mamy różne poglądy. Niekiedy się zgadzamy, historia nas potrafi łączyć.
Ale jeśli członkini naczelnych władz, wieloletni komendant chówca w Sanoku, dzisiaj jest na nowo drużynowo, to tak naprawdę jest to powrót do źródeł. Harcerstwo ma sens wtedy, jeśli po okresie bycia funkcyjnymi potrafimy wychować następców i sami, jeśli mamy na tle sił, możliwości, dać znowu coś dzieciom. Pamiętajcie, ci, którzy chcą się doskonalić w swoich ruchach. Ja na szczęście z satysfakcją zobaczyłem, że gro tu obecny. Myślę, że większość to także wędrownicy ma podkładki. Jest instruktorami, ale nie widzę harcmistrza Sendrowicza, mojego przyjaciela z projektu, który ciągle mnie denerwowało, gdy był pod harcmistrzem. Ciągle jest pewnie. Ciągle jest. To jak już cytuję Porsche, którego proszę pamiętać, legendę szanuję, cenię. To mówił o organizacji jako o związku harcmistrzów. Dlatego doskonalcie się, ale nie tylko, żeby był to cel sam w sobie, tylko móc dać to innym. I dlatego krótko, drugi komendancie. Związek jest dzisiaj poobijany. COVID nam dołożył. Dzieci tracą wzrok, bo są wpatrzone w zdalne, bezsensowne w wielu wypadkach. Nauczanie, są problemy psychiczne, kontakt z przyrodą to ostatnio miały, jak obierały ziemniaki albo nie potrafią wziąć noża do ręki, prawda? Powiem tak, harcerstwo, jego metoda, sposób wychowawczy jest ciągle potrzebna, może nawet bardziej niż 5 lat temu. Żeby stało się to faktem, tutaj Drób Pacławski powiedział, to nie może być 80-tysięczna organizacja, w której niedługo przewagę będą mieli starsi. Ja sam będę wspierał seniorów tej organizacji. Ona będzie żyła tylko wtedy, jeśli potrafimy ogarnąć te dzieci, które jak nie przejdą przez harcerstwo teraz, to nigdy nie przejdą. To nie zakosztują prawdziwej szczęśliwości czasów dziecięcych i młodości. Potrzeba nam drużynowych, to po pierwsze. Powtórę, trzeba nam wzmacniać takie ruchy jak wasz wędrowniczy czy akademicki. Bo to jest szansa na połączenie tego. Fajnie jest nam razem, ale być może damy od siebie coś dla innych. I wreszcie trzeba wspierać także ruch przyjaciół. To jest mój spór i moje pretensje, pretensje za mocno powiedziane. Żale do drucha komendanta, że z mapy tej chorągwi zginął chówiec Przewozk. Może sąsiedni łańcuch, mój ulubiony, Lisa Kuli, mój ulubiony bohater, mógłby wspomóc tenże Przewozk. Że Brzozów, świetne środowisko, w 912 czy 13 była tam pierwsza drużyna, że warto byłoby też, żeby sąsiedni chówki, że Robczycko-Sędziszowski, bo się tam pokłócono o płacenie, niepłacenie składek. Są całe białe mapy. I nim zaczniecie zbawiać związek, pomyślcie o chorągwi, której patron zobowiązuje. Bo to tu jest prawdziwe harcerstwo. Ci we Wrocławiu, w Szczecinie, oni nie mogą powiedzieć o korzeniach, a to tu były korzenie, tu były początki. Ale potrzeba nam drużynowych, potrzeba nam lepszej organizacji i nie bójcie się tego, żeby móc powiedzieć, że organizacja też jest potrzebna. Jeden fakt historyczny, rok 90. Jako naczelnik zaproszony do Rady Ministrów i tam siedział jeden z ministrów, dwóch ich siedziało i powiedzieli, no ponieważ byliście pod wpływem partii, to zabierzemy wam majątek, tak jak zabraliśmy już trzem innym organizacjom. A ja wtedy, mając sprawną organizację, wyciągnąłem przedwojenne akty notarialne. Głodówka. No wiem, że ma komy kąsek, ale to jest akt notarialny z 1938 roku. Kilka innych baz, a tu są nasze własności z jakiegoś tam czasu. Drużynowego to mogło nie interesować. Organizacja także do takich rzeczy. Spojrzeć dalej. Móc prezentować związek. Niekiedy podejmować niepopularne, trudne decyzje. Zabiegać o fundusze. Także o wsparcie. Ale kształcić. Nie dla samego kształcenia, tylko żeby byli nowi drużynowi. Żeby te chówce żyły. Żebyście wy, wędrownicy, tu jest świetne grono doświadczonych komendantów chówców. Ale aż się prosi, żeby w tych komendach pojawiali się młodzi ludzie. To tylko wtedy będziemy żyli, jeśli będzie następowała zmiana pokoleń. Ja w naturalny sposób, Ryszard, nie obraź się, ty też, idziemy w stronę, kiedyś może zrobią z nami takie zdjęcia z drugą Zosią, prawda? W tej chałupie, tak.
ale będziemy mieć satysfakcję tylko wtedy, jeśli na naszym miejscu będą opowiadać kolejnym przewodnikom pod harcmistrzom o tym, jak czynić harcerstwo, jeśli wy będziecie siedzieć. I to jest sens. Pamiętajcie, idą być może jeszcze trudniejsze czasy. Nie wiadomo, jak będzie na wschodzie. Być może czeka nas ogromna fala uchodźcza, także z dziećmi. Czy my jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że być może też w jakimś obszarze będziemy potrafili pomóc? Tak jak w 1918 roku w Przemyślu, jak w 1920 roku w czasie wojny polsko-bolszewickiej, jak w 1939, gdy było pogotowie wojenne, jak w 1946, gdy harcerki i harcerze z Podkarpacia wyjeżdżali na ziemię zachodnie, to być może będą wyzwania. I wspierać lub przyjaciół harcerstwa. Skończyłem. Było krócej niż wcześniej. Trudno się nie zgodzić z tym, co mówił Bruch Krzysztof. Aczkolwiek nadal nie trafiliście w to, co mi chodzi po głowie. Więc kolejna wskazówka. Kolejna wskazówka, bo zwróćcie uwagę, rok 89-90. Wtedy zaczęły powstawać różne programy homofobiczne. Nie. W 1991 roku. To był projekt, tak, to Krzysztof tak samo pamięta jak ja, bo w wieku jesteśmy. To był projekt taki, żeby stworzyć formułę aktywności w ZHP, treningów instruktorskich imienia Andrzeja Nowackiego, żeby nie szukały miejsca poza ZHP, żeby, bo wy znaliście w ZHP, więc jakby w tamtym czasie nasi poprzednicy rozumieli, że trzeba jakby organizację rozciągać, dawać, tak byście wy powiedzieli, ja tak nie powiem, dawać miejsce dla ruchu wewnątrz ZHP. I wtedy tak się stało też, że ruchy programowo-metodyczne uzyskały nawet to, czego dzisiaj nie ma, ogólnopolskie ruchy programowo-metodyczne uzyskały prawo do jednego mandatu w Radzie Naczelnej. Ja na przykład w 1988-1989 roku byłem reprezentantem kręgu Białej Podkładki programowo-metodycznego w Radzie Naczelnej. Zresztą myśmy tam zgłaszali taki projekt podzielenia się krzyżem harcerskim. W 1989 roku w jesieni i w zasadzie można powiedzieć, że do dzisiaj ta uchwała obowiązuje. To na pewno obowiązuje do dzisiaj. No więc tak, jest to jakaś metoda na to, żeby szukać tej jedności. No to dobrze, już lepiej chyba przygotowałem teraz na to pytanie. Znaczy tak, no, trzeba stwarzać, znaczy organizacja. Jeszcze inaczej, ja tak nie wiem, krótko zwrócimy. Trochę z poziomu ideowego na takie pragmatyczne, tak? Ja myślę tak. Jak to osiągać? To, nie wiem, wybierzmy sobie poziom Chówca, Chorągwi czy Związku. Nie no, Związku. Związku. No to związek powinien być organizacją, która jest otwarta. Czy otwarta w sensie ideowym, otwarta w sensie programowym, poszukująca, znaczy stwarzająca warunki do tego, żeby zespoły, które poszukują nowych rozwiązań, nowych programów. Myśmy tutaj sformułowali takie prymitywne, może prymitywnie brzmiące hasło tradycyjne wartości, nowoczesny program. Czyli jakby w takich ramach powinno się zamykać propozycje adresowane do organizacji. To jest jedno. Dwa, organizacji powinno być miejsce dla wszystkich. Znaczy nie, jak ktoś mówi, że się nie zgadza z tym, że harcerze nie mogą palić, prawda, i siedzi z fajnym podazbiorcą, no to przepraszam, trywializuję, ale nie chcę sięgać do innych kwestii, no to wiadomo, że trudno uznać, że dobra, no jak tobie się to nie podoba, ale bądź ZHP, bo stawiamy pewne wymagania i ZHP na pewno nie jest dla wszystkich, prawda, jest dla tych, którzy chcą te wymagania spełniać albo chcą jakby dążyć do celu, który jest określony w prawie, przyrzeczeniu, statucie i mają tego świadomość. Tam bardziej ci, którzy właśnie chcą dążyć do celu, niż ci, którzy wszystko mają już tak poukładane, są tak idealnie, że im tak naprawdę już nawet harcerstwo nie jest w stanie z niczym pomóc. To jest kolejna kwestia. Następna jest taka, że nie można, myślę, że to jest tak by tylko dzisiaj, to w ogóle, to jest jedno z najważniejszych rzeczy. Nie może być tak, że w organizacji są równi i równiejsi, lepsi i gorsi,
tacy, którzy uważają, że my robimy prawdziwe harcerstwo, a wy robicie nieprawdziwe harcerstwo, że nie wiem, harcerstwo na wsi to nie jest prawdziwe harcerstwo, a harcerstwo na, ja powiedzieć, na Mokotowie, ale no niech będzie, w Warszawie Mokotowa na Mokotowie, to jest prawdziwe harcerstwo. To powinniśmy być organizacją, w której każdy ma szansę rozwoju. Każde dziecko ma szansę rozwoju. Nie można podzielić organizacji ani pod względem, powiedzmy, programowym, pod względem, nie wiem, organizacyjnym, terytorialnym w taki sposób, że jedna część będzie ważniejsza, druga mniej ważna. Dalej. To dotyczy instruktorów. Instruktorzy muszą się szanować. Piękna, naprawdę, jedno z ciekawszych wydarzeń dla mnie to jest ta konferencja, a w tej konferencji między innymi poza waszymi wystąpieniami wstęp Ruchne Krysi i Ducha Dariusza. No nie może być takie braterstwo, jak się czasem żartowaliśmy jeszcze w moich czasach, że w ZHR-ze podobno tam była taka próba zmiany punktu prawa harcerskiego, która mówiła o tym, że harcerz jest bratem każdego innego harcerza pod warunkiem, że jest z ZHR. A teraz ja czasem odnoszę takie wrażenie, bo moje harcerstwo dzisiaj to jest harcerstwo facebookowe głównie. No tak, specjalnie nie mam możliwości uczestnictwa w życiu organizacji, nie jestem formalnie w organizacji, nie jestem formalnie członkiem organizacji, więc spędzam, jak to starszy facet, często się trzeba długo kładzie spać i wcześniej wstaje, spędzam dużo godzin przy Facebooku tygodniowo, nawet za dużo. Za dużo. Ja to obserwuję. To jest tak, że jest po prostu, narysowałbym taką mapę tutaj, jakby pokazać, którą grupę uważa za swoich braci, a której nie uważa za swoich braci. I to ktoś jest chory. To lajkujemy tego, prawda, życzenia uskładamy, modlitwy za niego zanosimy do Pana Boga, natomiast ktoś inny jest chory, a nawet bardziej jeszcze, nie, już ci o tym nie powiedzą. Proszę? Może ma mniej znajomych. Wiesz, dla tych, wiem, że zna tych samych. Tylko się poróżni od z tej grupy wystąpi. W każdym razie. Ten wymiar braterstwa jest niezmiernie istotny. To, że organizacja przetrwała, to jest właśnie ta siła wynikająca z tego, że jest organizacją wielopokoleniową i że to braterstwo nie jest tak sformułowane tylko od sobie, jak w wielu innych organizacjach czy stowarzyszeniach. Zwłaszcza, że my mamy tą wspaniałą okazję, żeby mówić o braterstwie nie tylko w rozumieniu mojego środowiska, mojego kupca, chorągwi związku, ale braterstwa skautowego, bo jesteśmy członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego. Jako jedyna organizacja polskiego harcerstwa należymy do Światowego Skautingu, nie mówię o zawieszakach, którzy należą do organizacji, która ma wymiar europejski. I to jest wspaniałe wiedzieć, że brater jest każdy inny, kto nosi, nie wiem, mundur, znaczek skautowy, ma linijkę i nawiązuje do tradycji skautingu. Teraz będzie Dzień Myśli Braterskiej, więc to będzie jeszcze bardziej jakby takie, można, namacalne, chociaż przeczytałem ostatnio właśnie na tym Facebooku, że ma być odznaka przyznawana z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Tak, odznakę zdobywać z tej okazji, że ktoś, nie wiem, prawdę mówi na przykład. Mało by było, to jest tak trochę. To święto braterstwa. I w każdym razie ubiję wątek do tego, co... Pytałem o programową decyzję. No i właśnie. I teraz ja nie przypadkiem zaznaczyłem wątek, bo teraz na razie wiem, jak to mówić, bo ja nie chcę jączyć, ale mi się wydaje, że to jest tak, że są różne programy metodyczne, które mają jakąś koncepcję, uważają, że czymś się zajmą, jak na przykład wspólnota dróżek rybalskich i tak. To są takie, które mają tam jakieś swoje inne koncepcje i też mają prawo do istnienia. Ja zresztą sam bym, ja w Chówcu tylko akurat chwilę później
przez tego ducha zostałem zastępcą naczelnika, potem naczelnikiem nie mogę rozwijać ruchu programowo-metodycznego Srebrny Kult, który w naszym kultu powołaniu. Srebrny od koloru sznura, bo jako chówcy czuliśmy się niedocenieni. Natomiast niezauważani i tak dalej. Natomiast one odgrywają bardzo ważną rolę. Dla mnie tutaj w tej dyskusji zabrakło tego, co było moim udziałem, czyli całego ruchu harcerstwa starszego, który w latach 80. był takie drożdże rozwoju harcerstwa. To bez harcerstwa starszego nie byłoby nawet innych organizacji, bo większość liderów się zachowała w harcerstwie starszym, w takim harcerstwie, które po HSPS-ie przyszło z pełnym entuzjazmem, z znakomitymi liderami, ze świetnymi pomysłami i z też taką, z czymś jest w harcerstwie nieprawdopodobnie ważne, z takimi okazjami do dzielenia się emocjami, przeżyciami. Kolor z grupy harcerstwa starszego, zloty wędrownictwa, to wszystko razem budowało takie poczucie wspólnoty, że nawet dzisiaj mam kolegę z tamtych czasów, wtedy nawet był moim szefem, który w dalekiej Hiszpanii mieszka i ze sobą od czasu do czasu na Skype tak rozmawiamy, jakbyśmy się widzieli wczoraj, jak widzieliśmy się 15 lat temu, pewnie ostatni raz. No tyle, bo cóż, nie wiem, Krzysztof chciał coś. Dwa zdania rozwinięte. Po pierwsze, te ruchy programowo-metodyczne były wcześniej niż tutaj, zgadzam się z Ryszardem, bo sam w 84 rzeszowskich Kichamowców była taka czarna jedynka, robiłem im wykłady z historii harcerstwa. To jedno zdanie, krótko to było, nie? To moja gafa drobna. Tak, nie, to był pretekst, to nie była gafa. To był Szczepowy z 81 roku, również Kichamowiec. Dobrze. Tak mi się powiedział. I druga kwestia, ten wątek się pojawił, a pojawił się także w tej dyskusji. Braterstwo, tolerancja, otwartość, inne ruchy. Tak, sam się do tego przekonuję, bo jeśli dobrze prowadzi drużynę ktoś w ZHR-ze, to też jest to wartość wychowawcza dla tych dzieci. Jeśli dobrze prowadzi w innej organizacji, brawo. Jeśli kiepsko u nas czy u nich to robi, to trzeba to naprawiać. Natomiast zadaniem Związku Harcerstwa Polskiego i jego władz i organizacji jest dbałość o przyszłość i rozwój Związku Harcerstwa Polskiego. Proszę nie zbawiać całego świata, gdy my sami mamy wewnątrz dużo problemów. I mówię to z pewną goryczą. Zbyt często w historii, ostatnie 30 lat to pokazuje, byliśmy przez braci młodszych i mniejszych w wierze z innych organizacji, często przez ich wierchuszkę, naczelnictwa. No, chciałem powiedzieć tak brutalnie, ale to byłoby niewychowawcze, to byłoby passe. Więc powiem tak, nie traktowali nas fair i wykorzystywali różne sytuacje. Dzisiaj też widzę, że ulubieńcem premiera rządu, no z szacunkiem dla urzędu, jest tylko jedna organizacja, to mnie to denerwuje, bo ZHP staje się tutaj tylko dodatkiem takim skansenowskim, że światło pokoju przyniesie, a tak to tylko ZHR, ZHR, ZHR. Nie, nie bójcie się tego. Jesteście instruktorami najstarszej polskiej organizacji skautowej, ze swoją historią, ze swoimi problemami, z doświadczeniem i z przyszłością i rozwijajcie tą organizację. Braterstwo tak, tolerancja tak, wartości tak, dbajmy o przyszłość związku. Czuwaj. Ja coś czuję, że jeżeli takie nagranie z tej dzisiejszej naszej konferencji upubliczymy, to ono będzie miało bardzo głośny oddźwięk. Lista zgłoszeń na funkcję przewodniczącego jeszcze nie jest zamknięta. Jest otwarta. No bo często się odnosicie do ZHR-u, do organizacji, która rozumiem w czasie, kiedy wypełniłeś się funkcję naczelnika, to była właśnie ta organizacja, czy ten ruch, który potem utworzył organizację, który wam spędzał sens powieki, w którym toczyliście pewnie różne ideowe spory, czy czasami jakieś, no, może brzydko zacznę, ale zatargi. Po to jakby próbowaliście, kto wyjdzie na tym do przodu. Znaczy, ja myślę, przepraszam tak od razu do gorąco. Ja, znaczy, to może nie będzie najzręczniejsze, co powiem, ale to jest prawdziwe. To nie jest tak, że nie ma żadnej różnicy między ZHP i innymi organizacjami harcerskimi. A tak się
utarło, tak wypada mówić, prawda, że to jest takie samo harcerstwo. No nie jest. Ja bym swojej młodszej córki nie zapisał do ZHR-u, ani do Zawiszaków, ani tym bardziej, jak się nazywa ta organizacja Króla, Skauci Króla Jerzego, tak? Skauci Króla, tak. Skauci Króla, prawda? Bo z innych powodów do ZHR-u, ale to są zawsze powody ideowe. Znaczy jakby warto o tym rozmawiać z innymi organizacjami. Znaczy po to, żeby je postponować, bo każdy ma prawo to w demokratycznym państwie, o które w różnym stopniu część starszych tutaj obecnych zabiegała, każdy ma prawo do tego, żeby sobie założyć każde stowarzyszenie, jakie chce, pod warunkiem, że przestrzega konstytucji. W ogóle byłoby dobrze, jakby niekoniecznie używano do tego nazwy harcerstwa czy skautów za każdym razem, no ale to już... Tu nie mówię o ZHR-ze akurat, tylko to jest, myślę, w tym wszystkim ważne. I druga kwestia jest taka, że my musimy budować jako ZHP na zewnątrz jakby taki swój wizerunek, poprzez który możemy pokazać, że rodzicom, że to jest ZHP. Przecież to nie jest jakby kolejne harcerstwo, tylko że to jest ZHP. ZHP, które jest, nie będę powtarzał, otwarte, oparte o tradycję, ale proponujące nowoczesny program, mające świetnych instruktorów, mające zaplecze swoje, doświadczenie, etc., etc. I to jest takie podstawowe wyzwanie na dzisiaj, myśmy to kiedyś nazywali dostępnością harcerstwa. Znaczy to, że jak dziecko powie, mamo, albo tato, albo moi kochani rodzice, no to wszystko nie mówi, ale w każdym razie, no to chce należeć do harcerstwa. No to dobra, to pójdziemy w przyszłym tygodniu, gdzie jest najbliższa szkoła, gdzie, czy tam powiedzmy jakaś placówka kultury czy oświaty, zapiszesz się, zobaczysz, jak harcerstwo wygląda, może ci się spodoba, a ja wiem, że na pewno ci się spodoba. Ale to jest niemożliwe. Ja mówiłem o tym, chwilowo mieszkam w dużym mieście podkarpackim, mieście. Więc to duże ma trochę inne określenie. I nie można tam znaleźć osoby do prowadzenia gromady zupowej. Od 2 lat. Nie ma takiej możliwości, bo nie ma chętnych, a ja nie będę prowadził gromady zupowej, bo ja mam chore biodro. Tęczyny, dalczyka, lada, to by mi to sprawiało trudność. W każdym razie... W każdym razie to warto o tych wyzwaniach powiedzieć. Zakończone. No tak, co 3 minuty na razie, tak? No to tylko po to podstaw też. Zapytałem o te ruchy programowo metodyczne i fajnie tutaj trochę powiedział o tym, że one dają, poszerzają jakby wachlarz możliwości, poszerzają nie tylko dla odbiorcy, dla dzieciaka, ale też wachlarz możliwości dla kadry, bo my różnimy się, jesteśmy różnymi ludźmi, mamy różne poglądy, różną wrażliwość, różny poziom, na którym jest granica, którą jesteśmy gotowi przekroczyć, albo nie. No niektórzy mają tą granicę trochę niżej, niektórzy trochę wyżej. Ale jeśli chcemy tworzyć wspólnotę, tworzyć ruch szerszy, a już tym bardziej, jeśli chcemy tworzyć organizację, to musimy właśnie pomiędzy sobą rozmawiać. O tym mówiliście od samego początku, słyszymy to dzisiaj cały dzień. Ja dostrzegam, w odróżnieniu do mówców wcześniejszych, konflikt idei w naszej organizacji na dzień dzisiejszy. Dlatego, że to nie jest tylko różnica w stylu zarządzania, w sposobie zarządzania. Bo to by było łatwiejsze oczywiście wtedy do opanowania, ale i łatwiejsze też do dyskusji. Tylko niestety my potrafimy się zapiec, zezłościć na siebie. Znaczy nie zezłościć, tylko po prostu wręcz poobrażać na siebie za to, że ktoś troszkę inaczej uważa, że powinna ta organizacja być poprowadzona, albo troszkę gdzie indziej te akcenty położone. I dlatego to nie jest tylko kwestia stylu zarządzania, ale również pewnych wartości, idei. W skrócie tak to określiliśmy w tym komunikacie na początek, że ona jakby funkcjonuje, występuje i musimy z sobą rozmawiać, musimy dawać możliwość spotykania się instruktorom
różnych, no, różnych poglądach, no bo, no bo jesteśmy na Podkarpaciu, jesteśmy w Formii Podkarpackiej, spotykamy się jednak z, nie obraźcie się druhowie, ale z instruktorami, którzy nie są w dzisiejszym nurcie harcerstwa postrzegani no, wzorcowo, tak? No bo historia jest jaka jest za nami wszystkimi. No i że przeżył niby taki ruch. I druga Krysia nawet powiedziała, że to jest duża odwaga, że druhów zaprosiłem na to, żeby taką konferencję próbować się podsumować i rozmawiać właśnie w takim gronie. Ja uważam, że potrzebujemy rozmowy, potrzebujemy otwartości, potrzebujemy te dyskusje prowadzić i pokazywać właśnie, że można z osobami z różnych pokoleń, z różnych wrażliwości, z różnych ideowości po prostu rozmawiać i się szanować. I czerpać doświadczenie, czerpać mądrość. A nie spisywać kogoś po prostu od razu na straty i kazać mu odejść gdzieś tam w kąt. Jeszcze tylko tak dług się wyrywa, to powiedzmy, więc oddaję głos. Nie, to tylko do tego. Można to sprowadzić do takiego aksjomatu oczywistości. Prawo ma znaczyć prawo, sprawiedliwość, sprawiedliwość, bycie uczciwym. Jeśli widzimy na co dzień w otoczeniu społecznym, że słowa versus wartości stają się sprzecznością, to są dwie drogi. Wybraliśmy tą gorszą. Polska jest podzielona, harcerstwo jest podzielone. Ta druga droga z jednego ze światopoglądów mówi, że jeśli są sprzeczności mądrze prowadzone, to z tego zawsze coś nowego jest w stanie powstać. Harcerstwo, jeśli chce się rozwijać, winno być szansą na tym etapie, na którym wy jesteście. Gro tej sali to są młodzi ludzie. To jest najpiękniejszy okres w życiu. Dla was nie powinno być rzeczy niemożliwych. Górnie do zdobycia. Ideałów do zrealizowania. To wszystko jest możliwe. Przytoczony, mówiłem, że kiedyś historii Czarną Jedynkę Rzeszowską uczyłem. Ale ich ówczesny drużynowy potrafił w czasach trudnych i słusznie minionych zorganizować wyjazd harcerzy do Anglii. 2 lata temu był nominowany do nagrody Nobla Arthur Eckert, prawda? Genialny kryptograf. Dzisiaj takie enigmy chyba ma 10 w głowie. Też zrealizował jakieś swoje marzenia. Harcerstwo było dla niego dobrym zaczynem do wartości. Natomiast jest to jedno, co muszę wypowiedzieć, co mnie osobiście w związku, nie powiem, że przeszkadza, ale do czego zawsze wracam. Dopóki mnie zapraszają na zjazd, jak już goście oficjalni wyjdą i czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, ja się zawsze wyrywam. Jak nie ma trucha wiatra, to nie dyskutuję ideowo. Jak jest, to zawsze jestem w kontrze, ale jest jeden obszar, z którym harcerstwo ma ciągle problem. I to samo pokazuje, że mamy, przepraszam, gęby pełne frazesów, mówiąc kochanowskim, o tolerancji, a to jest to cosik, co pozwala nam świadomie na starcie znaczną część dzieci odrzucić. To jest kwestia drugiej roty przyrzeczenia. Ja sam, jako człowiek głęboko wątpiący, bardziej agnostyk, ochrzczony wbrew własnej woli, szanowałem ludzi głęboko wierzących, bo to jest to coś, to, co dla wielu stanowi napęd ich życia, kręgosłup ich postępowania, zgodę z wartościami. Ale jeśli kolebka skautingu, skautik angielski, odważył się parę lat temu na wprowadzenie drugiej roty przyrzeczenia, to być może ten element dyskusji w naszym związku powinien też być gdzieś brany pod uwagę. Żeby nie było sytuacji, pewnie nie tutaj na Podkarpaciu, ale być może także i tutaj. Dlaczego na starcie te paręnaście procent dzieci odrzucamy? Bo jeśli ma być to świadomy ruch wychowawczy, to sprzeczności między deklaracjami, przyrzeczeniem,
a rzeczywistością powinno być jak najmniej, żeby później nie musiały jakieś leśne pszczółki czy szkółki odchodzić w bok, bo coś tam. Ale to jest tylko własne, prywatne zdanie, z którym absolutnie macie prawo się nie zgadzać. Ja kiedyś walczyłem o to jako naczelnik po zjeździe i na zjeździe bydgoskim, żeby mówić o charakterze i tak dalej, nawiązaniu do chrześcijaństwa. Ale dzisiaj wylaliśmy gdzieś po drodze w ramach rozwoju organizacji dziecko z kąpielą. Jeśli by trzymać się ideowo, to moje wnuki pewnie do harcerstwa nie przystąpią. Chyba, że ten angielski, bo będzie łatwiej dokonywać wyboru. Dziękuję. To na Podkarpaciu tak łatwo, z tą drugą rotą nie będzie. Na pewno. To był prywatny sąd osoby na pograniczu ruchu drugu komendancji. Dobrze, no trochę chyba kończąc tą naszą tutaj rozmowę, żeby dać też czas jeszcze wam do zadawania pytań do osób, które mamy zaproszone, to tylko przewodniczącego, jeśli może właśnie do grupów naczelników jeszcze. No chcę podziękować po prostu za to spotkanie, za tą możliwość rozmowy, za to, że no, poświęciliście też ten czas na to, że siedzicie tutaj z nami i rozmawiacie o harcerstwie takim, jakie jest w waszym sercu ciągle żywe. My dostrzegamy w naszym ZHP, że idziemy, jesteśmy w innym wieku już, tak? Widzimy te zmiany, widzimy ten proces, który następuje. Mówiliśmy też o tych różnych sytuacjach trudnych, o widmie konfliktu. To wszystko gdzieś mamy w głowach i myślę, że z tym zostaniemy w naszych głowach po tej konferencji. Mam tylko nadzieję, że taką główną myślą, która pozostanie nam wszystkim, jest to, co zawarliśmy w nazwie dzisiejszej konferencji. Bo my nie nazwaliśmy tej konferencji ruch czy organizacja. Tylko nazwaliśmy ruch i organizacja. To jest istota naszego działania. I to powinniśmy wziąć sobie do serca. Nie przeciwstawiajmy ruchu organizacji. Wspierajmy jedną i drugą formę w działaniu. Jedna i druga forma jest nam potrzebna. Tak jak z całej tej dzisiejszej dyskusji usłyszeliśmy wielokrotnie, bardzo szybko ruch jak urośnie, to chce tworzyć organizację. I nie ma tutaj potrzeby do tego, żeby w ogóle to hasło w naszym harcerskim życiu, w tym naszym ZHP dzisiejszym, musiało funkcjonować. Niech zacznie funkcjonować hasło, ruch i organizacja. I takie jest moje życzenie na koniec tej konferencji. Bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję. Zanim przejdziemy do dyskusji, podziękowania.